A jakie są twoim zdaniem plusy i minusy instytucji małżeństwa? O Boże, to ciekawe pytanie. Nie wiem, jestem w takim momencie, że nie wiem, nie znam się. Plusów przede wszystkim myślę, że chodzi o spotkanie dwóch ludzi, tak jak w małżeństwie, tak jak w przyjaźni, tak jak w pracy. W takim jestem momencie chyba swojego życia, że myślę sobie, że spotkania są najważniejsze, że można robić różne rzeczy w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach, ale spotkanie i to, z kim się wymienia człowiek energią, jest najważniejsze. Jeżeli to jest toksyczna, jakaś źle robiąca energia człowiekowi, no to trzeba od tego uciekać, a jeżeli to jest energia, która cię napędza, która ci daje ciepło, która ci daje poczucie bezpieczeństwa, która ci daje motywację do pracy, to jest super, więc myślę, że działa to i w małżeństwie, i w pracy, i w przyjaźni, na wielu poziomach. No właśnie, bo wspomniałaś, że jesteś w dość takim specyficznym momencie swojego życia. Dlaczego? Nie wiem, no, mam dopiero 30 lat, więc jeszcze na temat jakichś takich, nie wiem, czy instytucji małżeństwa, czy poważnych spraw, jakichś wyrazistych poglądów mieć nie mogę. Szukamy wszyscy. A czy to jest tak, że na przykład ty masz trochę taki żal, że twoje małżeństwo trwało tak krótko? Generalnie nie mam żalu do życia. Staram się brać to, co mi to życie przynosi, a z drugiej strony panować nad nim i starać się być w zgodzie ze sobą, być empatyczną do innych ludzi, więc nie mam żalu. Tak się zastanawiam, jakie wy macie teraz relacje z Marcinem i czy w ogóle jakieś macie? No ta relacja się skończyła i tyle mogę powiedzieć.